Witajcie, towarzysze, bracia i siostry. Dzisiejszy dzień w naszym państwie jest bardzo wyjątkowy. W dniu dzisiejszym ja, sam generał, obchodzę swoje 42 urodziny. Ten dzień mógł być piękny i wspaniały, gdyby nie oni, ci zgnili imperialiści zza oceanu. A kiedy was tutaj nie było, wydarzyło się wiele ciekawych rzeczy. Dla mnie przynajmniej ciekawych i dla was też, i zaraz wam o nich opowiem. Pierwsza podstawowa rzecz to Ford Mustang, który jest prawie bardzo fajny i był prawie bezwypadkowy. Przybyło mu oczko, temu misiu, na oczka nie było. Mamy założony zderzak, chiński zderzak, który pewnie widzieliście na mojej rolerce na Facebooku. I mamy założoną maskę. Maska moim zdaniem jest sztos, po prostu kwintesencja agrotuningu, prawda? Ty no stary, ja bym w ogóle nie powiedział, że to jest agrotuning, bo okej, ja ciebie znam jako kogoś, kto lubi tuningować samochody szlifierką, ale mi ta maska bardzo siedzi. Jest lekka, fajnie pasuje do tego zderzaka, a to jest samochód, który będzie upalany, nie? Więc też nie ma jakiejś specjalnej... Chińskie części i ich spasowanie, no ja jestem pod wrażeniem, faktycznie. Tutaj wiesz, gdzieniegdzie 6 podkładek, gdzieniegdzie 4, no ale udało to się zrobić tak, że kot przez zamkniętą maskę pod maskę nie wejdzie. No chyba, że dziurami lodami. Jest maska, maska jest fajna, bo faktycznie jest łatwo dostępna, była tania, chociaż ledwo mi to przeszło przez gardło, ale była niedroga powiedzmy. Jest zderzaczek i mamy próg, proszę bardzo. Mamy tutaj taką elegancką półeczkę, to jest półeczka na browary. Czyli jak się jedzie na zlocik samochodowy, takim Mustangiem z takimi progami, to po prostu tutaj sobie trzymasz, wiesz, buteleczki, kieliszeczki, te sprawy. Ja będę to używał do czegoś innego, bo nie będę jeździł tym samochodem na zloty. Kolejna rzecz, wymysł mojej cudownej, kochanej, wspaniałej żony Anastazji. Ona chciała zrobić z tego Batmobil, w związku z tym typowo tuningowa część do Mustanga. Nie mam pojęcia, po co to się montuje, ani co to ma robić, natomiast jest, bo miało być. Próba koloru. Tylna klapa oklejona na czarny mat. Moja własna robota, jestem z tego dumny, bo nieczęsto mi się zdarza to robić. I nie siadło. Czarny mat nie siadł. To nie będzie kolor tego samochodu, mimo że byłem pewny, że tak będzie. No i oczywiście loteczka taka tutaj, bardzo symboliczna. Zupełnie inna niż widać loteczki na driftach. Tu wiesz, półki takie jeszcze tutaj odciągnięte drucikami. Uwaga, że... W bagażniku smród gnijącego ciała, no to się zdarza, jak to w bagażniku w amerykańskiej furze. I co, no to jest chyba tyle, co jest z dobrych wiadomości, czy nie? Jeszcze jest jedna świetna, dobra wiadomość. I z tej wiadomości jestem bardzo dumny. Zapraszam do środka. Pierwsza dobra wiadomość to łapa, którą przymierzaliśmy, a druga... Druga taka jest, że się da tutaj zmieścić, to jest też niezła wiadomość. I uwaga! Taram! Działa. Wyświetlaczyk. EcoMaster podłączony. Jeszcze nie wszystkie wartości są skalibrowane, natomiast faktycznie jest tak, że no już się świeci, już gaśnie, czuję ten bounce. Poduszeczka wyjęta, ponieważ tu będą guziczki, którymi będzie się sterowało właśnie ten wyświetlacz. Odpala nawet, palimy? No dawaj. No dobrze, ja wyjdę. Będzie wyścigowo, nie? Akurat dać mu na zimno. 37 stopni to w sumie ciepły, nie? Ale tam wiesz, 3000 obrotów, no. Jeszcze raz? Nie. Dobra, no dobra. Oczywiście ustawienia tutaj są w pełni regulowalne, także teraz, że diodki nam się zapalają przy 3000, no to jest kwestia konfiguracji. Fajna rzecz, opowiadałem o tym wcześniej, nadal jestem tak samo podjarany tym wyświetlaczem jak 5 lat temu, kiedy go założyłem pierwszy raz. To jest to. Druga rzecz, łapa. Wiadomo, że w każdej furze do upalania bokiem musi być hydrołapa. Za to nie musi być takiej łapy, bo to jest niepotrzebne. W związku z tym będę miał zlikwidowany hamulec ręczny, taki klasyczny. I tu będzie stała taka sobie tutaj elegancka dźwignia. No myślę, że to będzie ta pozycja. Miejsce nieprzypadkowe, bo blisko kierownicy, czyli na przykład jedziesz, patrzysz, nagle zaskoczy cię rondo, ciągniesz łapę, no musi być blisko. No biegi to tam przy takim mocnym V8 z dużym momentem obrotowym, no to nie jest jakoś super istotna rzecz, bo całe miasto na dwójce patrzy, to ja myślę, że tak pach, pach i tam wiesz, ewentualnie czasem start z jedynki. A no słuchaj, bardzo ważna rzecz,
moja kochana, wspaniała żona oklejała, słuchaj, tym pięknym karbonem wszystkie dekory, nie? W związku z tym, że są to moje urodziny, to jest prezent, który dostałem od mojej żony, czyli dekory oklejone w karbonie. Dodam jeszcze, że dostałem również drugi prezent, bardzo nietypowy. No jest to odkurzacz domowy. No to chyba tyle z fajnych rzeczy. Przechodzimy do rzeczy... Przechodzimy do tego, dlaczego spotkaliśmy się dzisiaj tutaj i dlaczego mieliśmy na początku dobry humor, a później zaczęliśmy odpakować jedną paczkę, później drugą. Negatywną twoją ocenę, bo żeś tak brzmiał, jakby naprawdę tutaj było coś złego, podsumować tym, że dźwignia hamulca ręcznego jest fajna. No, dźwignia hamulca ręcznego jest zajebista. Tym bardziej, że ona jest montowana z łożyskami i ma faktycznie, ma zero luzu. I będzie w ogóle też na kozackiej pompie hamulcowej, bo takim świętym gralem motorsportowym, jeśli chodzi o pompy hamulcowe, są pompy Tiltona. I mam pompę Tiltona, którą zamontuję do tego ręcznego i to będzie tutaj tak pięknie, dumnie stało. A w wieku 42 lat, jak coś stoi, to na pewno napawa dumą. I nie dość, że tu będzie tak pięknie stało, to jeszcze będzie takie piękne logo Tilton. Tak mały artyzm mi się włączył generalnie, stąd ta koncepcja. No dobra, Manej, ale zacząłeś mówić o artyzmie. Trzeba, słuchaj, założyć okulary, bo nie mogę wam patrzeć w oczy, takie to jest dobre. Co jest dobre? Dobre to, że odpala, nie? No bo nie wiem, co jeszcze dobrego chcesz powiedzieć. No dobre jest to, że... Dobra, to ja zaczynam. Słuchajcie. Rozpakowaliśmy dzisiaj z masy kartonów body kit do Mustanga i to jest jego zderzak i w ogóle z reguły w obiektywie wszystko zawsze wygląda fajnie, więc o zderzaku będziemy mówić za chwilę. To są poszerzenia przednie, tylne i progi, ale żeby nam się dobrze z wami rozmawiał, to pokażmy to, co mamy już na samochodzie. Właśnie do tego nie mogę patrzeć wam w oczy. Generalnie to jest tak, no, nie jestem piekarzem, zajmuję się autami takimi stuningowanymi, mocno motorsportowymi i zakładanie body kitów, które są wykonane z laminatu i tak dalej, no zaryzykuję stwierdzenie, mój chleb poprzedni, założyłem ich na pewno ponad kilkanaście, czyli raczej liczone w dziesiątkach różnych producentów, z różnymi przechodziłem tutaj trudnościami i nieraz tam trzeba było coś kwadratowego włożyć w okrągłą dziurkę, no, motorsport trochę na tym polega. Ten body kit mnie zaskoczył. Ten body kit mnie zaskoczył. Nie ukrywam, że przykładając sobie tak te nakładeczki, bo one tu są po blachowkręcie załapane, tak liczyłem trochę, że porwie moje serce, jak go założę. Nie pasuje mi tu kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, jaka mi nie pasuje, to jakby stylistyka. Czyli po pierwsze, mamy to przełamanie, które idzie prosto przez całe auto, a tu z jakiegoś powodu idzie półokrągło. No, gubi się linia samochodu, ja nie wiem, czy to widać. Bo chciałbym postawić sprawę uczciwie i jasno. Osoba, od której kupiłem ten body kit, jasno mnie poinformowała, że on wymaga dopasowania. Ja jako, że uważam, że mam jakieś doświadczenie jednak w montowaniu tych body kitów, wiem, że one nie zawsze pasują w sposób jakiś taki szczególnie precyzyjny. I wymagają często takiej pracy związanej z tym, żeby go w pewien sposób ten body kit zawsze dopasować, tam doszlifować, dorobić, wiesz, tu uchwycić i tak dalej. Natomiast ja do tej pory, montując body kity do wszystkich samochodów, a zaczęło się to wiele, wiele lat temu, nigdy nie używałem szpachli. Po prostu udawało się ten body kit spasować tak, no on tak powiedzmy z metra, bo trzeba pamiętać o tym, że auta motorsportowe to są tak zwane dwumetrówki albo i pięciometrówki, to on tak z metra wyglądał dobrze. No i tutaj, kurczę, Maxel wpadł i mówił, no słuchaj, ale tutaj, wiesz, małe zwierzę by mogło tobie przejść na wylot tą szczeliną, nie? I to wcale nie chodzi o ten wlot, tylko jakby dobra, to ja pokazuję, a wy zapamiętajcie słowo klucz szpachla, bo ono się dzisiaj będzie pojawiało przynajmniej jeszcze dwa razy. To jest ta szpara, o której mówił Manej. I faktycznie, aparat tego nie oddaje. Zobaczcie, to jest blachowkręt. Czyli tak się mocuje body kity tymczasowo w Polsce. Tak. No bo można by było nawiercić i są takie rivnaty, takie sposobów montażu jest. Sposobów montażu jest wiele. Blachowkręt jest jednym z najłatwiejszych, no i działających, no bo później na podstawie tych dziurek można zrobić właśnie to nakrętka, tak, później to wkręcić. Ale zobaczcie, co się dzieje tutaj. Tu wchodzi, no jak
no to wchodzi palec, nie? Żeby to wypełnić, żeby wypełnić tą szczelinę i żeby ona, no żeby nie straszyła, no to w tym miejscu no nie ma takiej, nie ma takiej technologii, która pomogłaby nam to wypełnić. Tutaj się dzieje to samo, ale to dalej nie jest... Ale jakby ta linia tutaj, no wiesz, no ona jest taka. No kurczę, ta krzywa linia to sprawia, że to nawet nie jest 5-metrówka. Bo jedziesz na 5 metrów i dalej widzisz, że to chyba po wypadku ktoś naprawiał. Tutaj znowu można dokręcić jakimś blachowkrętem, tak tymczasowo. I tutaj znowu jest taki otwór, bo nawet jeżeli dokręcimy z jednej i z drugiej strony, no to później nie dochodzi, ale idziemy dalej z tą linią. Ja postaram się wam to pokazać możliwie najlepiej. No i tutaj cały czas jest to samo, że to wygląda jak trochę jak ogryzek. No i dochodzimy do otworu na wlew paliwa. Kurczę, wiesz co, bo tak też nie ma co jakby przynudzać, jak to bardzo jest chujowe. Wykrakasz najwyżej. Jak to bardzo jest chujowe, bo jest. Kurczę, jakby to był samochód taki do takiego driftu 15 lat temu, to albo byłby to, wiesz, E3 śmietnik, no to jakby spoko, nie? Może by nawet szło na to przymknąć oko. Natomiast, kurczę, no to nie jest taki E3 śmietnik. To jest taki samochód, który no co prawda będzie do upalania, jest Mustangiem prawie, czyli nie musi być wszystko idealnie, wystarczy, że będzie prawie idealnie, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo daleko od prawie. Decyzja zapadła, że nie będę tego montował. Już pal 6, ile tam dalej jest niepasujących rzeczy. Przyłożymy może tą przednią nakładkę, to tak żebyście mieli wyobrażenie w ogóle, jaka była koncepcja, no bo ja oczywiście kupiłem to oczami, czyli zobaczyłem coś na zdjęciu, mi się to spodobało. W związku z tym namówiłem osobę, która to sprzedaje, żeby mi to wyprodukowała i sprzedała. Natomiast no kurczę, no ja nie potrafię pogodzić takich rzeczy, że to, żeby spasować, to by musiało być ustawione pod innym kątem, ale wtedy, żeby było na środku na przykład koło, no to wchodzi 2 cm na drzwi. Ja nie wiem, co mam z tym zrobić, nie? No i przestawia też całe koło, więc koło nie będzie później w osi tego bodykitu. Ale ten element to jest element, który pasuje no chyba całkiem nieźle. Całkiem to nieźle. Tutaj widać, no jeżeli ten błotnik, czyli to nad kole, no to, że tutaj do góry jest więcej miejsca, to akurat dobrze, bo jest fajna linia, wiadomo, samochód będzie obniżony, więc jakby spoko. Natomiast ten błotnik jest przesunięty kilka centymetrów w tą stronę, mogę załapać koło, to będzie widać. Koło jest po prostu krzywo, nie? No, co ja mam zrobić? Jak mam wysunąć to koło do tyłu o 5 cm, żeby to wypośrodkować, nie? No i to jest generalnie lipa. I najgorsza też jeszcze jest cena tego zestawu, bo staje to obok takich rzeczy, gdzie ta maska kosztowała 2000 z kaczykiem, brutto z fakturą, zderzaczek 2000 również z kaczykiem i te rzeczy po prostu podchodzisz, przykręcasz, to są chińskie rzeczy, także ja tu żadnej wysokiej jakości się nie spodziewałem. Ale bierzesz, przykręcasz, no nie ma się czego przyczepić. Maseczka, aluminium, zderzaczek, ABS, tyle tych elementów w komplecie, no i to gra, nie? No dodatkowo są do tego jeszcze progi już założone, tak. Które... No, można trzymać browary, no już gadaliśmy o tym, nie? Chwileczkę. No tak, co no. Sobie, to idziemy dalej. Nie, no proszę stary, nie masz mnie za co przepraszać, wybaczam ci. Byle by ci widzowie wybaczyli, wiesz. No to przeżytne. Jakość i cena naprawdę tutaj idzie w parze. Jakość jest wysoka, a cena jest niska. Ale z drugiej strony jeszcze patrząc, bo ten bodykit, który widzieliście, no tani nie był. A teraz zobaczcie, co można kupić w Polsce, nadal laminat i zobaczcie, jak to pięknie siedzi. To jest w ogóle cena 20% tamtego bodykitu. Jak ulał po prostu, nie? Kurde, money! Ja mam już dość tego siedzenia w tym bagażniku. Wiesz co? No raz, idę. Zobaczcie, jak leży tutaj ta linia. Ten jest trudniej pokazać, bo mam próg założony, on tutaj odstaje. Pokażę przedni. Co ja przyniosę? Też muszę przytrzymać. Jeszcze raz podkreślam, też żywica. To nie jest w ogóle żaden tam produkt, wiesz, ABS wielkoformatowy. To jest pojedyncza produkcja, również polska. To jest bodykit, znaczy bodykit, no poszeszki. Za naprawdę nieduże pieniądze i spójrzcie na to. Bez dociskania żadnego, ja to przytrzymuję paluszkiem, można to taśmą przykleić. Mimo tego przetłoczenia, tutaj naprawdę wszystko no idealnie siedzi, nawet z tym progiem, no, który nie jest oryginalny i tak, jego tutaj tak, nie to, powinno no, być, bo to nie jest... Tutaj doszło, stąd powstała jakby ta szczelina, nie? Natomiast faktycznie, no dobra, to też się nie ma co oszukiwać, to nie jest tak, że motorsportowe bodykity są tak spasowane jak ta poszeszka. No bo moim zdaniem to siedzi lepiej,
niż niejedna dedykowana poszeszka do jakichś tam challengerów, coś montowałem rzeczy i tak dalej, bo więcej roboty. To po prostu siada na błysk. I to jest polska produkcja za niski hajs. I chwalimy to rozwiązanie, bo to jest dobre rozwiązanie, ale dobra, czemu nie używamy? Nie zastosujemy tego rozwiązania tylko i wyłącznie dlatego, że... Że jak rozmawiałem z osobą, od której to kupiłem, od producenta, to zapytałem, o ile te poszeszki poszerzają. I dostałem informację, że o 6 cm. I oczywiście sam sobie dopowiedziałem, że 6 cm no na stronę, nie? No niestety nie. Te poszeszki to są dedykowane jednak do bardziej drogowych rozwiązań. One poszerzają o 6 cm auto, co daje 3 cm na stronę. A ja potrzebuję mieć minimum 6 cm poszerzony samochód na stronę ze względu na zawieszenie, które tu będzie zastosowane. Z takim ogromnym skrętem, długie wahacze i tak dalej. Marzenia o pięknie spasowanym bodykicie za nieduży hajs. No niestety, pryskają. No, to. No dobra, o jakichś tam żałosnych próbach zamontowania flar za 180 zł komplet, no nie będę opowiadał. Znaczy, ogólnie to też jest w ogóle super, super rzecz, to też trochę pokazuje jakby ten kontrast finansowy. 4 takie poszeszki kosztują 180 zł na OLX-ie, jakość wykonania w ogóle fabryczna, no bo to jest plastik ABS. Ja tego nie jestem w stanie zamontować tylko i wyłącznie ze względu na rozmiar, bo potrzebowałbym mieć to szersze, bo Mustang jest dużym autem. Ja bym musiał to tu założyć, no ale to zabiera jakby odkrycie. A potrzebowałbym coś, co bym dał radę założyć tu, a nie mogę, no bo tutaj już brakuje jakby średnicy na koło. I próba rozginania tego wcale nie jest taka oczywista, jakby mogła się mu wydawać, skutek tej próby przynajmniej. Także to też nie. Finalnie mamy 3 bodykity i żaden z tych bodykitów się nie nadaje do tego samochodu. I takie mam urodziny, 42 lata. No i dobra, i teraz zderzak, o którym nie powiedzieliśmy na początku, bo zostawiliśmy sobie to jako wisienkę na torcie. Zobaczcie, on wygląda... Aferki nie wkręcać. No dobra, no to ja w takim razie biorę to na klatę. Jeszcze raz podkreślam, to nie jest jakby kwestia, wiesz, że mi ktoś nie powiedział o tym, że sobie będę musiał to dopasować. To jest po prostu takie sformułowanie, sobie będziesz musiał sobie dopasować. Dobra, Manej broni tego rozwiązania. No i może słusznie. Motorsportowe laminaty często wymagają jakiegoś dodatkowego dopasowania, chociaż raczej Paweł Mikinka przyzwyczaił nas do tego, że większość z nich, tych przynajmniej popularnych modeli samochodów spasowanych, jest dobrze. Zgodzisz się ze mną? Ludzie, którzy narzekają na wyroby Mikinki, bo są tacy, którzy, a bo tam nie pasuje, bo coś, no powinni pokupować sobie wyroby również innych producentów i... Wracamy. Ten zderzak jest horrendalnie ciężki, a ciężki jest dlatego, że został wykonany z takiej no, żywicy poliestrowej i włókna takiego szarpanego, najtańszego włókna szklanego. Tutaj jest w ogóle jakieś rozwarstwienie, więc to nawet, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, to nawet, no, to ma takie, nawet takie skazy. Tutaj, nie chcę pokazać wszystkiego od razu, ale tutaj, jak zobaczycie, to jest jakaś w ogóle łatka. Mimo że to jest nowy element, nigdy nie montowany w motorsporcie. To jest wylana żywica, która no, nie została odsączona. Tutaj jest żywica, która swoją drogą też została zapodkładowana, ale jak zobaczycie, tutaj jest biała, więc jest sucha. Tutaj jest żywica, tutaj jest włókno bez żywicy. Nie została dostatecznie mocno przesączona. Tutaj tak samo. No i tutaj znowu, no ale teraz wisienka na torcie. No i ja to biorę na klatę, dlatego że mnie w motorsporcie nie zna nikt, ja nie znam nikogo, więc nie mam z tym żadnego problemu, nie mam z nikim żadnych układów. Zderzak z bodykitu do Mustanga S550. Do Polifta. Polifta. To jest jakby który ma... modelu, który wyszedł w 2018 roku i jeszcze przed chwilą, kilka miesięcy temu, był najnowszym modelem na rynku. Także świeża koncepcja, te samochody, chociażby dlatego, że nie są starsze niż te kilka lat, no też nie są tanie. Nie? No nie są gruzami, nie? Jest takiej zwykłej definicji gruza. No i teraz zobaczcie. Te elementy, które pełnią rolę jakiegoś takiego, no, nie wiem, kierownic powietrza. To są elementy, które no, wykonane są z włókna i zostały do zderzaka przyczepione na szpachlę. Na zwykłą szpachlę poliestrową, taką do szpachlowania samochodów. Tutaj tak samo jest szpachla, tutaj są jakieś elementy szpachlowane, tutaj oczywiście z drugiej strony dokładnie to samo. No to już pokazywałem, tutaj znowu szpachla.
jakość bodykitów typowo motorsportowa to jest taka, jak do tej pory te kilkadziesiąt, bo to w dziesiątkach liczone, bodykitów założyłem. Żaden nie pasował tak idealnie jak te nakładeczki czarne, które przed chwilą widzieliście. Natomiast jakby ja nigdy nie spotkałem się z czymś takim, nie? Dobra, to teraz słuchajcie, odchodzę. Z ciekawostek, już teraz tego nie pokażę, bo nie będziemy odkręcać zderzaka, ale jak ja ten przedni zderzak przymierzyłem do samochodu, powiesiłem go tutaj na przednim pasie, więc on już tak był, to brakowało 20 cm z każdej strony, czyli blisko pół metra, ten zderzak jest za szeroki. No tam kontaktowałem się oczywiście z osobą, której to kupiłem, a to tam się da dopasować. Mówię, no dobra, to może dogiąć, ale ponieważ ten laminat jest tak ogromnie gruby. Czy on się w ogóle nie poddaje, nie? Próba dogięcia tego trochę i on już tam czeszczy w szwach. Zresztą tutaj to widać, ja tu naciągam o 5 cm, a zobacz jak on tutaj wstaje. Ja nie wiem, znaczy moim zdaniem bez pocięcia tego przedniego zderzaka w kilku miejscach, i od nowego laminowania, jak się po prostu nie da założyć. No inna sprawa jest taka, że pierwszy kontakt w samochodzie, który zbudowany będzie, no bądź co, bądź do driftu, pierwszy kontakt skończy się połamaniem, roztrzaskaniem tego zderzaka na części pierwszej. Teraz słuchajcie, wchodzą werble. Cały ten bodykit w zestawie jest przedni zderzak, dwa progi. Dwa nakładki na progi. Nakładki dwie tylne. Na przedni błotnik i dwie poszeszki na tylny błotnik, czyli zestaw się składa z 7 elementów. I teraz drodzy Państwo, drodzy słuchacze, widzowie, cały ten zestaw kosztuje 12 tysięcy złotych. Ile? Nie ukrywam, że ta cena, która no, jest wysoka moim zdaniem jak na bodykit, bo też jakby te bodykity nigdy do tej pory motorsportowe tyle nie kosztowały i też w sumie nigdy nie były takie ubogie. Więc znając cenę, bo już jakby na tym etapie były negocjacje, informacja, którą dostałem, że no wiesz, tam trzeba dopasować ten bodykit i tak dalej. A mówię, kurde, no to zawsze trzeba jakoś dopasować. No byłem przekonany, że cena w jakimś stopniu idzie w parze z jakością. Kurde, no to idzie w drugą stronę, nie? To w ogóle brak słów. Ale ja myślę, że to... No też nie chcę, żeby to było, wiesz, użalanie się, ale to, co mnie ubodło tak najbardziej w tej całej sytuacji i to, co tak naprawdę gdzieś tam jest z tyłu głowy trochę gryzie, bo to, że to jest produkt na indywidualne zamówienie i tam z tego nie można zwrócić. Znaczy, słuchajcie, na indywidualne zamówienie, ale on został wykonany z form, które właściciel posiadał. Nie zlecaliśmy produkcji tego bodykitu. Kolejny jakby zestaw wyprodukowany tam z form, które już istnieją od jakiegoś czasu. Cena nie była niska, wiedziałem o tym, że no zawsze taki zakup z jakimś tam ryzykiem się wiąże. Oczywiście skontaktowałem się ze sprzedawcą, tak powiedziałem mniej więcej jak to wygląda, opisałem te problemy, że to tak nie za bardzo się da bez jakiegoś cięcia i klejenia znowu złożyć. No okej, nie można zwrócić, ponieważ taki indywidualny, okej. Tak sobie pomyślałem, że no dobra, nie będę tego używał, sprzedam ten zestaw. No ze sprzedażą takiego zestawu, no to jest taki problem, że tak naprawdę kogoś innego bym władował na taką samą minę, jak sam się władowałem, no więc no nie sprzedam go. No to pomyślałem, żeby zupełnie nie wyrzucać tego bodykitu. Jakby osoba, która mi to sprzedała, wykorzystuje ten bodykit tam w różnych projektach, więc on na pewno z czasem się tam zużywa i po prostu pewnie kiedyś by to sobie ten ktoś wykorzystał. Mówię, dobra, słuchaj, zapłaciłem tobie tyle, odkup ode mnie ten bodykit za 6 tysięcy. Tam stracę, ale przynajmniej nie wszystko. No nie. Mówię, no dobra, okej. Przetrawiłem chwilę temat, mówię, tak naprawdę obojętnie, gdybym za niego dostał, no to jest kasa, której po prostu nie wyrzucę. Zaproponowałem 4 tysiące. No nie mam informacji zwrotnej, żeby sprzedawca był zainteresowany odkupieniem za 4 tysiące złotych bodykitu, który w detalu kosztuje 12 tysięcy złotych i też nie wyobrażacie sobie, że ja dostałem jakiś tam wielki rabat na to, dostałem taki rabat wypłakany, nie? No. I to mnie chyba tak najbardziej boli, że tak kurde czuję się wrzucony na minę i pozostawiony, nie? Z tym. Dajcie nam znać w komentarzach, co myślicie, a my kończymy powoli ten odcinek, dlatego że nie mamy zbyt dużo rzeczy, które moglibyśmy Wam pokazać. Kończę ten odcinek z podwójnym niesmakiem. Pierwszy niesmak jest związany z tym, że mój wymarzony bodykit nie jest taki wymarzony, jaki miał być. A drugi mój wielki niesmak tej sytuacji jest taki, że dzisiaj mam 42 lata. Rozumiecie, 42 lata?
ale żadnych zmarszczek. Ale co z tego, jak mam 42 lata, to ile jeszcze będę tylko żył? Dobra, kończymy go jeszcze dodatkowo z jednym pomysłem, który musimy sobie obgadać. Ale nie będziemy tego nagrywać, no. Obgadamy i najwyżej tam, jak zaczniemy realizować, to opowiem. Ale pomysł jakiś jest. Dajcie znać, co sądzicie o takiej sytuacji, na ile to ja jestem marudą, a na ile to tam moje marudzenie ma sens. Jesteśmy ciekawi waszych opinii. Miał być to interaktywny program, więc jest. Czekamy na waszą interakcję. Dzięki widzowie, dzięki Manej. Cześć! Kurwa, jak powiemy, to będziemy musieli tak zrobić. Będziemy drukować bodykit do Mustanga.